Będziecie wrażliwi występować wszyscy. Tak, z tyłu każdy. Ola, no, Ola nie chce, Ola chorowała. Będziesz tu sobie stać, tak? Chorowała prawie 2 tygodnie. To jest mama, nie chce. Najpierw zaczniemy od wierszyka. Idzie. Zera, cyku, cyku, nie ustaje dniem i nocą. Czas odmierza równiuteńko. Na co, po co, na co, po co? Żebyś porę stał z łóżeczka. Zjadł śniadanie bez pośpiechu i nie pędził do przedszkola, aż zabraknie ci oddechu. Tak, bo jeszcze z uchy przebiera się w mundur. Tak.
Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, prawda? Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała, prawda? Bo wiglowa bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno. Nie dorośli straszą, że tak będzie raz tą naszą kozą. Bądź najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz do ucha prosto. A ja znam może 20 innych, co znam, i zdrowe są, i bez, i nic im się nie i dalej skaczą na grunt, żeby się nic, tak skakać, żeby się nic nie bo inaczej to by na życie było, prawda? I skacz, ile ci się niech dorośli zobaczą, jak się to robi. Będziemy już teraz witać wiosnę. Thank you.